No, witam Was w Akademii Pana Leksa. Dzisiaj będziemy rozmawiali o zatrudnianiu osób z niepełnosprawnościami, a gościem jest Agata Robińska, prezeska Fundacji Tak Pełnosprawni i Bartosz Pałgan, coach, trener biznesu. Pomagać im będzie i czekać na Wasze pytania. Także Kazimierz Romaniuk, który jest ekspertem do spraw PFRON-u, także jakbyście mieli też pytania związane z jakimiś tematami takimi PFRON-owymi, to także możecie je tutaj zadawać na czacie. Słuchajcie, oddaję Wam głos. Dzień dobry, bardzo nam miło się spotkać z Wami dzisiaj. Tematem naszego spotkania, Tomku, miałeś wspomnieć o tym, skąd pojawił się pomysł na ten webinar. Zapomniałem. No. Powiem Wam, słuchajcie, powiem Wam, bo też jestem trochę zestresowany tym dzisiejszym spotkaniem. Natomiast parę tygodni temu na naszej grupie facebookowej dla HR-owców pojawił się taki wątek. Ktoś z rekruterów dopytywał, czy to w porządku, że no, ma fajnego kandydata, ale on dopiero na etapie tam, jak już praktycznie niemalże dostał propozycję pracy, to on dopiero się przyznał, że ma orzeczenie o niepełnosprawności i czy to jest w porządku, żeby tak na ostatnią chwilę o takich rzeczach informować. No i oczywiście zaczęła się burza, jak to na facebookowych grupach. Natomiast pomyślałem sobie, że to jest strasznie fajny case na to, żeby w ogóle porozmawiać o zatrudnianiu i włączaniu osób z niepełnosprawnościami. Podpytałem na tej naszej grupie, z kim warto na ten temat pogadać i okazało się, że Bartek Pałgan był tą osobą, którą tutaj wskazano jako gościa, który wie na ten temat wiele i dobrze się go słucha. Jeżeli mogę dodać w tym momencie, to co Tomek mówi, to wskazała to osoba, z którą po prostu współpracowaliśmy i współpracujemy, jeżeli chodzi o przekazywanie właśnie osób z niepełnosprawnością do zatrudnienia. No i tak, bardzo otwarta firma, bardzo fajna. Mhm. Od słowa do słowa Bartek mówi, okej, pomysł jest fajny, ale weźmy do tego spotkania jeszcze Agatę Robińską. Nie? Ja mówię, super, no to ja w ogóle... Oddaję Wam głos. Agata super. Mówi, słuchajcie, ale jakbyśmy chcieli pogadać też o PFRON-ie, to przydałby nam się tu jeszcze Kazimierz Romaniuk, nie? Tak. Będziemy mieli i Kazimierz. Także taka jest historia. Super. My się odniesiemy oczywiście do tej dyskusji w dalszej części prezentacji, bo myślę, że warto też wejść w skórę tego kandydata. Dlaczego nie ujawnił, nie zadeklarował tej niepełnosprawności na tym etapie i co zrobić, żeby stworzyć takie środowisko włączające, żeby ta osoba otwarcie mogła o tym powiedzieć. Nie? Więc będziemy o tym w dalszej części nawiążemy do tego. Kaziu, jakbyś mógł się, czy chcesz się pokazać, czy chcesz powiedzieć chociaż słowo? Kaziu rzeczywiście jest, słuchajcie, ekspertem od PFRON-u. Jesteś? Jest. Więc jeżeli macie jakiekolwiek pytania związane z takimi twardymi rzeczami, związanymi właśnie, Kaziu niejedną kontrolę PFRON-ową przeszedł i też zapewnia nas i zawsze mówi, że to nie jest nic takiego strasznego, jakby się wydawało, więc też, żeby to nie blokowało Was przed takie formalności, które system w Polsce jest bardzo skomplikowany, nie zachęca wcale do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami, ale mamy Wolters Kluwer ze świetnymi materiałami ekspertów, mamy Kazia, więc czujcie się bezpiecznie i czujcie się, że zawsze możecie uderzyć w oba te źródła i się dowiedzieć, każdy przypadek rozwiązać i jeżeli pojawią się pytania, to proszę zadajcie je. Kaziu, nie wkleiłam Twojego zdjęcia do tej prezentacji, jeszcze Bartek powie kilka słów o sobie, ale ja mam przyjemność prowadzić Fundację Tak Pełnosprawni, która właśnie podchodzi do zatrudniania osób z niepełnosprawnościami w taki kompleksowy sposób, czyli nie skupia się tylko na korzyściach związanych z PFRON-em, ale też na dla nas bardzo ważne są te działania edukacyjne, obalanie tych mitów, stereotypów i przygotowywanie zespołów do tego, menadżerów, menadżerki, do tego, żeby wiedziały, żeby czuły się pewnie w zarządzaniu takim zespołem różnorodnym pod kątem niepełnosprawności, także pod kątem sprawności. Słuchajcie, ja Wam powiem, że już jestem osobą powyżej 40 roku życia, nie mam na razie żadnej niepełnosprawności, ale to nie znaczy, że nie będę jej mieć, bo statystyki w Polsce są takie, że po 50 roku, po 40 roku życia w Polsce co 11 osoba mierzy się z jakąś niepełnosprawnością, a po 50 ta skala jest dużo wyższa, większa i już co piąta osoba może mieć jakąś, niekoniecznie może mieć orzeczenie, ale może mieć jakieś ograniczenia, wyzwania związane ze zdrowiem.
Więc trzeba o tym pamiętać i ja, słuchajcie, działam na rzecz osób z niepełnosprawnościami też z czysto takich egoistycznych powodów, żeby wszystkim nam było lepiej na rynku pracy, więc też gorąco Was do tego zachęcam. I tutaj myślę, że to może być też dobry przykład mojej osoby, jeżeli chodzi tutaj o właśnie to, co Agata mówiła. Ja do 26 roku życia, no czyli parę lat temu, no tam już nie wnikajmy w metryczki i tak dalej, ale właśnie szkoliłem, coachowałem osoby z biznesu, przedstawicieli handlowych, jeżeli chodzi o wdrażanie. I no kilkanaście lat temu miałem wypadek samochodowy, w jego wyniku zostałem osobą niepełnosprawną, czyli są osobą z niepełnosprawnością nabytą. I od tamtego czasu rzeczywiście, jeżeli chodzi o pracę trenera, rekrutera, no ogólnie rzecz pojmując, coacha związanego z HR-em, po prostu pracuję już tylko i wyłącznie z osobami z niepełnosprawnością i w ten sposób wspieram osoby z niepełnosprawnością. Tutaj właśnie współpracując, jeżeli chodzi o Agatę, jeżeli chodzi o Fundację Tak Pełnosprawni, jako rekruter, czy obecnie pracując nawet jako trener dla osób właśnie z niepełnosprawnością w Fundacji Ever Bliżej Was. Super. Kaziu, czy ty chcesz coś dodać o sobie? Ja też byłem osobą pełnosprawną, aktywną zawodowo i fizycznie, uprawiałem sporty i tak dalej, ale wypadek odwrócił wszystko o 180 stopni, także też od czasu wypadku jestem niepełnosprytny, no przeszedłem już chyba z 14 operacji, ostatnio wróciłem z kolejnej, więc no wiem, z czym się niepełnosprawni borykają. Także też w każdym stopniu, jak tylko mogę, staram się im pomóc. Kaziu, ale powiedziałeś, że byłeś osobą aktywną, zawodową. Cały czas jesteś. Jesteś naprawdę, zarówno Bartek, jak i Kaziu są świetnymi ekspertami. I to też warto podkreślić, nie? Że niepełnosprawność nie zabiera kompetencji, nie zabiera możliwości rozwoju dalszego. I... Tak? No tak, tyle, że widzisz, przed wypadkiem też miałem swoją firmę i tak można powiedzieć, że nie dostrzegałem osób niepełnosprawnych. Tak, dopiero właśnie to... Wszystko odwróciło, także no też sposób myślenia się człowiekowi zmienia. Tak. Słuchajcie, wrócimy jeszcze do wątku. Jeżeli tutaj Kasia napisała też na czacie, podzieliła się swoją, więc zachęcam Was do przeczytania tej historii, bo ona jest bardzo fajna. Miała kontakt z osobą głuchą. To też budzi nasze dużo takich obaw, jak porozmawiać z osobą głuchą. Mam nadzieję, że zdążymy też o tym powiedzieć, a jak nie, to się umówimy może na kolejny webinar, gdzie już może zrobimy zasady savoir-vivre albo jakąś inny temat, jak nas Tomek zaprosi jeszcze. Słuchajcie, zobaczymy. Zobaczymy, jak to musimy będzie. Musimy krótko i zwięźle mówić, żeby to mogło nas zaprosić. Tak, dobra, właśnie, słuchajcie, trzymamy się czasu. Przechodzimy do, tylko chwilę o fundacji. Fundacja promuje też bardzo takie praktyki międzynarodowe. Tam wskaźnik osób z niepełnosprawnościami jest dużo wyższy, dlatego powołujemy się na te praktyki. Jesteśmy członkiem ILO, Global Business and Disability Network, bo no, tam te wszystkie rzeczy są bardziej zaawansowane i lubimy czerpać te dobre wzorce. I co ważne, mamy też takie doświadczenia praktyczne, nie jesteśmy tylko fundacją, tak wiecie, która też zatrudnia oczywiście osoby z niepełnosprawnościami, ale też wywodzimy się z agencji zatrudnienia Job Impulse, która już od 2008 roku zatrudniała sama osoby z niepełnosprawnościami, a później wspierała też partnerów w zatrudnianiu, więc tych case'ów, takich przypadków mamy na co dzień bardzo, bardzo wiele. I wszystko się da przejść. Wszystko jest do zrobienia. Słuchajcie, wydajemy też fajne materiały edukacyjne, które znajdziecie na naszej stronie. Zachęcam Was między innymi do raportu, gdzie mamy badanie i raport pracodawca na tak 10 zasad skutecznego zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Zachęcamy też do wypełnienia takiej checklisty, gdzie możecie sobie odhaczyć co i zaplanować działania, żeby tą kulturę otwartości na zatrudnianie i włączanie osób z niepełnosprawnościami budować. Mamy też fajny słownik, słowa mają moc i przygotowujemy teraz kolejną publikację o racjonalnych usprawnieniach, czyli o dostosowaniach dla osób z niepełnosprawnościami, które mogą spowodować
nie każda osoba ich potrzebuje, ale mogą spowodować to, że taka osoba może po prostu wykonywać swoją pracę tak samo produktywnie jak osoba bez niepełnosprawności. Podkreślam, że nie każda osoba potrzebuje, na ogół ludzie nie potrzebują, ale jak potrzebują, to chcemy pokazać bardzo dużo dobrych praktyk. Słuchajcie, nasze hasło, nasze motto to jest: nie ma różnorodności bez niepełnosprawności. Jak myślicie, dlaczego tak jest? Bo czasami firmy budują te programy DEI i jakby zapominają albo mają obawy, że jakby ten temat niepełnosprawności albo jest, a to jest jakaś niszowa, temat niszowy, nas to nie dotyczy, my mamy młody zespół, my nie zatrudniamy osób z niepełnosprawnościami. Tak czasami słyszymy od różnych firm, przeglądamy też raporty, wiecie, społeczne firm i jakby koncentrujemy się na kobietach i to jest okej, na urlopach rodzicielskich, macierzyńskich, tacierzyńskich, koncentrujemy się na współpracy z osobami o innej narodowości, ale jakby dlaczego tak jest, jak myślicie, z czego to wynika? Po prostu może z obaw, myślę, ale jak ktoś chce coś napisać, to też bardzo zachęcamy, ale słuchajcie, nie ma niepełnosprawności, nie ma różnorodności bez niepełnosprawności, bo jest to ogromna grupa potencjalnych pracowników i osób, z którymi na co dzień możecie się spotykać i czasami nawet nie wiecie, że to są osoby z niepełnosprawnościami. Zobaczcie tą imponującą liczbę, ponad miliard osób, dokładnie według WHO 1,3 miliarda osób na świecie ma jakiegoś rodzaju niepełnosprawność. W Polsce, jak myślicie, ile to może być osób? Ile? Podpowiem, milionów osób z niepełnosprawnościami. Ktoś chce nam... O, ktoś pisze, zaraz zobaczymy. 1 milion, okej, okay. Ania napisała. Ktoś jeszcze chce strzelić? Nie ma złych odpowiedzi. Zapraszamy. Tomek, a ty jak myślisz? Ja bym obstawił z 5 milionów, ale nie wiem tak naprawdę. Słuchajcie, każdy tak naprawdę ma tutaj rację. 1 milion osób jest bez pracy, jest w wieku produkcyjnym i mogłaby pracować. Zobaczcie, 1 milion osób, które mogłaby pracować, jeszcze nie pracuje. Zobaczcie, jaka to jest ogromna grupa do zagospodarowania potencjalnych pracowników. I to wcale nie są osoby ze znaczną niepełnosprawnością, tylko z lekką i umiarkowaną, więc to też jest potencjał. Ale słuchajcie, waha się to od 3 milionów osób, które mają orzeczenie, do aż 8 milionów osób, które deklarowały w Europejskim Badaniu Zdrowia, które jest przeprowadzane co kilka lat, swoją niepełnosprawność biologiczną, czyli nie mają orzeczenia, ale spotykają się z jakimiś ograniczeniami po prostu zdrowotne. I zobaczcie, jaki to jest ogromny potencjał, czyli nie ma szans, żebyście nie mieli kontaktu, jeszcze są niepełnosprawności niewidoczne, które stanowią większość, żebyście nie mieli kontaktu z osobami z niepełnosprawnościami. Nie? Robi ta liczba wrażenie, prawda? Robią te liczby wrażenie. Jak chcecie, tak? Ktoś chce coś powiedzieć? Nie wiem, zaskoczyły was te liczby? Nie, może, ale bardzo dobrze tutaj odpowiadaliście. I teraz tak naprawdę, jeżeli chodzi o korzyści z zatrudniania, włączania osób z niepełnosprawnościami do organizacji, zatrudniania ich i włączania właśnie, czyli zadbania o to, żeby miały takie same równe szanse, co osoby bez niepełnosprawności, to zobaczcie, tych korzyści jest naprawdę bardzo wiele, tym bardziej, że jesteśmy starzejącym się społeczeństwem i tak jak mówiłam, te statystyki, które wam powiedziałam na początku, ten trend jest jakby postępujący, czyli będziemy dłużej na rynku pracy, będziemy chcieli pracować albo będziemy zmuszeni pracować, a często będziemy mieć jakieś ograniczenia. I ważne jest o to, żeby zadbać, czyli tak naprawdę firmy, które podchodzą do tego tematu już teraz, a jest wiele takich organizacji, z którymi już współpracujemy, mają szansę na zdobycie tej przewagi konkurencyjnej też w takim kontekście. Na to trzeba patrzeć. Tak, oczywiście, Bartek, przepraszam. To ja mam ostatni z mojej pracy, tak dalej, świetny case, jeżeli chodzi o zatrudnienie osób, i to było przed sekundą poruszone, jeżeli chodzi na czacie. Jeżeli chodzi o osobę głuchą, to właśnie tutaj na zasadzie tego jest zatrudnione kilkanaście takich osób głuchych, ale nie było jakby wokół tych osób, było tak, że one były gdzieś po obiektach porozrzucane. A teraz na zasadzie tego, w momencie, kiedy wyszliśmy jakby do tych osób i też współpracujemy z tłumaczem języka migowego, to te osoby zaczęły fantastycznie ze sobą w grupie się czuć, i bardzo chętnie właśnie towarzyszą, spotykają się, jeżeli chodzi o grupę osób, spotkania dla osób z niepełnosprawnością, i one się
rewelacyjnie czują jakby w swoim towarzystwie i to, że właśnie rozmawiają i są w stanie przekazać też innym osobom ewentualnie to, co on im do ich dotyczy, czego doświadczają, co obserwują i tak dalej, czują się zdecydowanie ważniejsi, więc ważniejsi czują się po prostu częścią tej grupy społecznej. Super. Jeżeli chodzi o, mówiąc to językiem socjologa. Także zobaczcie, można powiedzieć, że sami absolutnie niewiele wysiłku wymaga to, żeby właśnie te osoby z niepełnosprawnością, tu akurat ja podaję case typowego przykładu tej niepełnosprawności, ale jeżeli chodzi o to, żeby te osoby z niepełnosprawnością rzeczywiście czuły się lepiej w filmie, czuły się bardziej potrzebne, czuły się włączone też. Mhm. No właśnie, Bartek, odpowiedź. To jest racjonalne usprawnienie dla osób głuchych, czyli zapewniliście tłumacza języka migowego i tak naprawdę to nie musi być nawet fizycznie osoba w firmie, tylko są już platformy, gdzie można zaprosić takiego tłumacza na spotkanie online. To nie jest wcale droga rzecz, a już możecie się otworzyć na osoby głuche i zatrudniać i one mogą czuć się dobrze po prostu w organizacji, nie? Więc super przykład. Słuchajcie, jeżeli chodzi o jeszcze inne korzyści, to z racji tego, że osoby z niepełnosprawnościami mają, walczymy o to, żeby miały tak samo dobrze na rynku pracy i żeby takich fundacji jak nasze, nie było potrzeby w ogóle tak istnienia takich fundacji, może to ja tak liczę, że za kilka lat to się uda, że nie będzie tematu, bo go tak dobrze załatwimy, jestem optymistką, wiem, ale do tego dążymy. Ale jeżeli chodzi o, że są lojalne, ponieważ jeżeli znajdą pracodawcę, który dba o ich potrzeby i jest fair w stosunku do nich, oczywiście nie chodzi tutaj o traktowanie ulgowe, nie wymaganie, tylko traktowanie, zapewnianie ich być może jakichś racjonalnych usprawnień, ale szanowanie też, no to wtedy zostają dłużej w tej organizacji, bo po prostu czują się w niej dobrze. O tym, czyli ta lojalność, czyli wskaźnik rotacji też spada. Też uczymy osoby bez niepełnosprawności takiego szacunku do różnorodności. Wyzwala się kreatywność i innowacyjność. Powiem wam, że są takie dwa wynalazki, które może nie kojarzycie z osobami z niepełnosprawnościami, ale kto korzysta z audiobooków? I tutaj znowu będą teraz osoby niewidome. Kto korzysta z was? Lubicie audiobooki słuchać, jak idziecie do pracy albo gdzieś? No tak, Maciej napisał, że tak. No to ten wynalazek został wynaleziony specjalnie dla osób niewidomych w latach 30. w Stanach. Zobaczcie, korzystamy z tego wszyscy, więc dzięki osobom z niepełnosprawnościami mamy audiobooki, tak naprawdę można tak powiedzieć, a dzięki osobom, które miały wyzwania takie motoryczne, ruchowe, mamy szczoteczki elektryczne, więc zobaczcie, to jest też taka podstawa do innowacji, więc o tym też trzeba pamiętać. I czasami osoby z niepełnosprawnościami uczą nas też spojrzenia inaczej na wyzwanie, na różne problemy w organizacji, więc jest, słuchajcie, bardzo dużo korzyści, chyba już nie muszę was dłużej przekonywać. Są też takie korzyści twarde i to są dofinansowania PFRON-owe i jeżeli przekroczycie próg 6% zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami, jeżeli zatrudniacie powyżej 25 osób w przeliczeniu na pełne etaty, to możecie się starać też o dofinansowania. I teraz znowu zagadka, słuchajcie, ile firma, która zatrudnia 1500 osób powiedzmy, to weźmy taką dużą firmę, mamy takie firmy w Polsce, prawda? Bo chcę wam pokazać skalę, jakie to są środki, które można po prostu zatrzymać w firmie i prowadzić różne działania. To ile myślicie ona płaci tak zwanej, to się nazywa tak potocznie, Kaziu, mogę to użyć tego określenia? Kary na PFRON. Ile ona oddaje tych środków do PFRON-u? Jak myślicie? Jaka to może być kwota? Strzelajcie. Może być w tysiącach, w milionach. Jak wam pasuje? W dolarach, w euro. Kto się odważy? O, ktoś pisze. Dobra. Milion, 30 tysięcy, milion rocznie. Słuchajcie, to jest rocznie ponad 3 miliony. 3 miliony złotych. Zobaczcie, jakie to są środki, które można zatrzymać w firmie i zrobić na przykład jakiś fajny program dla wszystkich pracowników i nie wiem, jakieś fajne rzeczy, po prostu zaoszczędzić te środki, a jednocześnie mieć super zespół zróżnicowany pod kątem sprawności. Co więcej, jeżeli
przekroczycie ten próg 6%, jeżeli macie mniejszą firmę poniżej tych 25 etatów, Kaziu, popraw mnie, jak mówię źle, no to już możecie się starać o te dofinansowania na tym etapie wcześniej. I zobaczcie, jakie to są kwoty, które mogą pomóc też mniejszym firmom po prostu w dofinansowaniu do tej pensji takiej osoby. I zobaczcie, to są środki od 500 zł do aż 3600 zł przy schorzeniu specjalnym. Kaziu, powiesz kilka słów o schorzeniu specjalnym. Co to jest za schorzenie? Już mogę powiedzieć, ale tu jeszcze warto by było dodać, że te kwoty dotyczą całego etatu. Jeżeli zatrudniamy osobę na pół etatu, no to te kwoty należy pomnożyć przez ilość etatu. Schorzenia specjalne są to schorzenia, które są wymienione w artykule 24 ustawy o rehabilitacji i na przykład tak na szybko wymieniając, to będą schorzenia upośledzenie umysłowe, choroby psychiczne, schorzenia narządu wzroku, epilepsja czy całkowite zaburzenia rozwoju. Jeżeli ktoś na orzeczeniu ma taki symbol, wtedy go właśnie kwalifikujemy do danego stopnia i schorzenia szczególnego, specjalnego i wtedy możemy dostać to wyższe dofinansowanie. Też Monika napisała na czacie, 1500 osób, 90 osób ze stopniem niepełnosprawności, duże wyzwanie. Słuchajcie, to jest też tak, że i też może o szczególnym wspomnimy, Kaziu, że... Schorzenia szczególne są to takie schorzenia, które, jak to ustawa mądrze mówi, schorzenia szczególnie utrudniające pracę. I wam mogę. Chodzi też mi o to, bo tutaj chciałam nawiązać do wpisu Moniki, że takie osoby liczą nam się do wskaźnika razy 3, tak, albo nawet razy 4, tak, jeżeli mają stopień umiarkowany i znaczny. Czyli zatrudniamy jedną osobę, wspieramy ją na rynku pracy, zapewniamy jej racjonalne usprawnienia, zaraz Kaziu powie, jakie to są osoby, a jednocześnie ten wskaźnik nam rośnie od razu. Mamy cztery osoby, nie? To też jest. No, dobre, nie? No po prostu to też jest to rozwiązanie. No i do tych schorzeń właśnie szczególnych to jest choroba Parkinsona, stwardnienie rozsiane, tetraplegia, czyli to są częściowe lub całkowite, no jak to mam określić, paraliże, o tak to najłatwiej określić. Ślepota, głuchota, nosicielstwo HIV, przewlekłe choroby psychiczne, upośledzenie umysłowe, miastenia. I tu nie lubię tego określenia upośledzenie umysłowe, słuchajcie, ono jest cały czas w prawie, ale mówimy o osobach z niepełnosprawnością intelektualną, nie? O, to jest, tak, nie, to ładnie. To też, tak. Ale słuchajcie, mówimy o tych kwotach też dlatego, że to jest takie win-win. My nie traktujemy tego jako jakiś, wiecie, zarobek na tym, żeby zatrudniamy osoby, tylko często osoby z niepełnosprawnością, jeżeli możemy zorganizować tak stanowisko pracy, no mają swoje prawa, pracują 7 godzin, mają dodatkowy urlop i to jest tak zwane jakby taka rekompensata za to, że te osoby pracują krócej, aczkolwiek słuchajcie, zarówno Kaziu, jak i Bartek pracują 7 godzin, a ja bym powiedziała, że oni są bardziej efektywni niż niejedna osoba z niepełnosprawnością. Naprawdę, słuchajcie, tutaj się nie obawiajcie, że ta efektywność jest mniejsza. Zgodzicie się ze mną? Mam nadzieję, że nieskromnie się zgodzicie. Nieskromnie tak. Tak, nieskromnie tak. No ja miałam przyjemność z wami współpracować i doskonale to wiem i jesteście dla mnie w ogóle takim przykładem organizacji. Naprawdę, tego czasu, być może krótszego o tą godzinę, ale jeżeli tutaj nie ma się co obawiać o efektywność. Nie? Znaczy, Agata, ja mówię za siebie i tak dalej, to chyba właśnie jest trochę to, o czym ty wspominałaś, czyli właśnie chęć pokazania siebie w sensie tego i samemu, żeby czuć, że to, co robimy, jest potrzebne do tego, żeby po prostu osiągnąć gdzieś sukces firmy ogólnie, jeżeli chodzi o organizację. Że my się przydajemy, my jesteśmy potrzebni. W związku z tym osoby z niepełnosprawnością, te, z którymi się spotykamy i tak dalej, też bardzo często mają właśnie takie myślenie, że właśnie po to, żeby móc pokazać, że oni jeszcze mogą. Mhm. Także i pamiętajcie, jeżeli macie doświadczenie jedno z osobą z niepełnosprawnością, które było, może się tak zdarzyć, że będzie negatywne. W każdej grupie osób są osoby
świetnie zmotywowane do pracy i mniej, tak samo jak wśród osób bez niepełnosprawności, to też, żeby nie rozpamiętywać tego, oczywiście nie zapraszać tej osoby do zespołu, nie trzymać jej na siłę, bo to jest szkodliwe zarówno dla osób z niepełnosprawnościami dla tej osoby, jak i nie traktować jej według taryfy ulgowej, jak i dla całego zespołu, ale jedno jakieś negatywne doświadczenie, ile mamy negatywnych doświadczeń z osobami, z którymi współpracujemy, zakładam, że tutaj są HR-owcy, którzy nie mają niepełnosprawności, nie? Więc żeby też nie patrzeć przez pryzmat, jakby nie wydawać opinii o całej grupie. Nie? I ja też nie chcę jakby też koloryzować, że wszystkie osoby z niepełnosprawnością są zmotywowane do pracy, tak jak w każdej innej grupie. Teraz mówisz, ja mam wrażenie, że jest świetną odpowiedzią na to, co napisał Maciej, jeżeli chodzi o czat nasz. Tak, zaraz właśnie też do tego się odniosę. No? Słuchajcie, przechodzimy dalej, więc jeżeli chodzi o te, chcieliśmy wam podać kilka takich twardych rzeczy, ale jakbyście mieli jakieś pytania, to na końcu jeszcze Tomek o tym powie, gdzie szukać tych materiałów takich twardych, ale my chcemy się jeszcze chwilę skupić na tych miękkich rzeczach i właściwie odpowiedzieć na pytanie Macieja, które pojawiło się na czacie, jak przeciwdziałać niechęci i niewiedzy pracodawców dotyczących osób niepełnosprawnych czy z niepełnosprawnością. Kaziu, w razie czego na czacie może odpowiadać na pytania takie twarde, jeżeli się pojawia, to śmiało piszcie, zadawajcie nam pytania, z przyjemnością na nie odpowiemy. Słuchajcie, wnioski z badania i naszych codziennych obserwacji są takie, że trzy najważniejsze bariery, zrobiliśmy duże badanie też wśród pracodawców i osób z niepełnosprawnościami, to jest tak, brak doświadczenia we współpracy, no bo jak nie mam doświadczeń, no to się obawiamy. Widzimy ten PFRON, widzimy PIP, od razu nam... Pewnie ta osoba, ten rekruter, który miał pretensje do tego, że ten kandydat nie powiedział, no to też widział od razu te wszystkie urzędy i miał te przekonania, o których też zaraz powiemy. Obawa przed mniejszą efektywnością, trochę poruszyliśmy ten temat. No i ta ograniczona wiedza. Słuchajcie, dlaczego my mamy ograniczoną wiedzę? Dlatego, że my chodzimy do szkół, my nie mamy osób z niepełnosprawnościami na ogół i to się wcale nie zmieniło niestety w obecnych czasach. Ja mam syna 12-letniego i córkę 6-letnią, więc widzę, obserwuję, co się dzieje w szkołach. Nie ma tych inkluzywnych szkół. Mówi się coraz więcej o neuroróżnorodności, ale niestety osoby z niepełnosprawnościami nie są naszymi kolegami, koleżankami już od tych najmłodszych lat, a szkoda. Wielka szkoda, bo na przykład Niemcy, wdrażając programy zatrudniania i dbając o to, żeby wzrósł wskaźnik, skupili się właśnie na szkołach, żeby budować tą świadomość, żeby zapewniać włączającą edukację i wtedy już jesteśmy o krok niżej, o stopień niżej, ale już budujemy tą świadomość. Słuchajcie, najważniejszą rzeczą w budowaniu tej świadomości i tej niechęci, obalania tej niechęci, niwelowania tych stereotypów jest właśnie ta edukacja i obalanie tych stereotypów na co dzień. Możecie to robić z różnymi fundacjami, możecie to robić z nami też, zapraszamy was do współpracy, możecie czytać dużo na ten temat, jest bardzo dużo darmowych też materiałów. My akurat robimy i szkolenia, i wydajemy newslettery, robimy też quizy na temat niepełnosprawności, więc po prostu robimy wiele rzeczy edukacyjnych. I tak naprawdę przed zatrudnianiem skupiamy się na tym, żeby budować tą kulturę włączającą, bo jeżeli nie zrobimy tego, słuchajcie, to może być tak, że zatrudnimy osobę z niepełnosprawnością, ale ona nie będzie się czuć dobrze w naszym zespole. Uczymy też HR-owców, żeby i cały zespół otwieramy, żeby po prostu ten temat jakby żył, żeby to nie był temat tabu w organizacji i żeby osoby też, które mają w waszych organizacjach orzeczenie, o nich nie mówią, bo zgodnie z prawem nie muszą o tym mówić, a są takie osoby, zobaczcie, procentowo nawet, no nie ma szans, żeby nie było, szczególnie z niepełnosprawnościami niewidocznymi, ale one nie czują się na tyle bezpieczne, żeby zadeklarować tą niepełnosprawność, ale jak zaczniemy budować tą kulturę, to możemy doprowadzić nawet do tego, że te osoby zadeklarują niepełnosprawność i odzyskają takie poczucie, wiecie, bezpieczeństwa i przynależności. Po prostu poczują się pewniej w tej organizacji i fajniej po prostu. Dobrze. Bo czasami się zdarza w organizacjach to, że właśnie osoba z niepełnosprawnością nie chce się przyznać do tego, że jest niepełnosprawna, właśnie w nawiązaniu do tego, co Maciej wcześniej pisał, czyli właśnie tej obawy, jeżeli chodzi o to, że no ktoś może ze szefostwa źle zareagować na to, że to jest osoba niepełnosprawna i w tym momencie na przykład albo to już właśnie jak ktoś normalnie pracuje 8 godzin dziennie, to już problemem jest opracowanie 7 godzin dziennie.
ja to mówię z doświadczenia, bo też na zasadzie tego, jak szukałem pracy, na przykład praca 7 godzin była problemem dla jednego z pracodawców, u którego szukałem pracy, u którego chciałem pracować. To już był problem. I wiecie, warto przygotować taką organizację, zastanowić się, na jakich stanowiskach osoby mogą pracować 7 godzin, bo wiecie, to się wszystko ładnie, można się do tego przygotować i stopniowo, bo tak jak napisała Monika chyba, że tak, 90 osób to jest dużo, ale to nie chodzi o to, żeby zatrudnić 90 osób w skali jednego roku. Rozłóżmy sobie ten plan, zróbmy jakiś plan, załóżmy, że na przykład w tym roku zatrudnimy jedną osobę z niepełnosprawnością, nie? I już mamy jakiś konkretny plan i jesteśmy o krok dalej do budowania tej kultury. Zobaczcie na... Ta jedna osoba może pokazać to, że właśnie warto zatrudnić osobę z niepełnosprawnością, bo na przykład na zasadzie właśnie rozmówców, z którymi rozmawiałem, oni zatrudnili jedną osobę wcześniej pracującą jako niepełnosprawną i się świetnie sprawdzała. W związku z tym stwierdzili, że warto byłoby poszerzyć po prostu tą grupę osób z niepełnosprawnością tych zatrudnionych. Tak. Maciej, ty chcesz nawiązać do tego wpisu na czacie dla HR-owców o kandydacie. Czy chcesz coś jakby rozwinąć, czy chcesz, żebym po prostu wróciła do tego tematu i jakby to skomentowała, z czego to wynika? Bo mam na to pomysł i jakby wczuwam się też w sytuację tej osoby z niepełnosprawnością i słuchajcie, no przez to, że jest tak dużo stereotypów, przekonań, mamy różne te niepełnosprawności i są to na przykład choroby psychiczne, gdzie wiecie, to jest kod 02P, gdzie taka osoba naprawdę tyle razy jest odrzucana, być może nawet próbowała z orzeczeniem, pokazywać to orzeczenie wcześniej, ale spotkała się właśnie z informacją, dobrze, oddzwonimy do pani, ale pana, ale później. Tak samo osoby z epilepsją, które budzą strach, a tak naprawdę, słuchajcie, wystarczy jedno szkolenie, które jest na YouTubie darmowe, żeby pokazać, jak tej osobie możemy ją wesprzeć w momencie, kiedy będzie miała atak, jak wygląda taki atak i już możemy mieć świetnego pracownika, pracowniczkę. Więc zobaczcie, te osoby często już tak tyle razy zostały odrzucone, że być może to była taka strategia, żeby pokazać temu HR-owcowi, przejść ten proces rekrutacji, a później o tym powiedzieć, żeby po prostu pokazać swoją wartość też, że ta niepełnosprawność nie ma znaczenia. Całe szczęście jest coraz więcej organizacji, my też robimy procesy rekrutacyjne dla dużych banków, dla dużych organizacji, które chcą zatrudniać osoby z niepełnosprawnościami i świadomie to deklarują. Więc doceniają tą inkluzję. Oczywiście zależy im na konkretnych kompetencjach, więc też mówimy do osób z niepełnosprawnościami. Część w ogóle nie potrzebuje naszego wsparcia, część świetnie sobie radzi na rynku pracy, ale te osoby, które być może mają niższe kompetencje albo, no nie każdy musi mieć wysokie kompetencje, bo można pracować też w różnych zawodach, na różnych stanowiskach, ale też zachęcamy osoby z niepełnosprawnościami do ciągłego rozwoju. I to jest też ważne, nie? Żeby po prostu osoby z niepełnosprawnościami też podnosiły swoje kompetencje. Zaznaczam, że część to świetnie robi, a część po prostu, tak jak w każdej grupie, potrzebuje dodatkowej motywacji, żeby to robić, bo już nie ma wymówki, że nie ma pracodawców otwartych na osoby z niepełnosprawnościami, bo są, my je mamy, tylko czasami trzeba podnieść po prostu kompetencje, żeby mieć szansę na taką wymarzoną pracę. Ale tak jak widzicie z naszej ankiety, osoby z niepełnosprawnością chcą stałej pracy z możliwością rozwoju, dobrze płatnej, czyli takie same zarobki jak osoby bez niepełnosprawności i chcą pracować z ludźmi w zespole i żeby pracodawca nie patrzył na nich przez pryzmat właśnie choroby czy dofinansowania z PFRON-u. Nie? Zgadzacie się z tym, Bartek i Kaziu? Tak, zdecydowanie, bo tu też właśnie kwestia chociażby zarobków, to no, bardzo dużo mówimy jako społeczeństwo i tak dalej, bardzo często przewija się wątek tego, że na przykład kobiety zarabiają mniej niż mężczyźni na tym samym stanowisku. Tutaj właśnie też trzeba spojrzeć na to, że osoby z niepełnosprawnością zarabiają mniej niż osoby pełnosprawne, a to, że właśnie jest na przykład ta benefit, jeżeli chodzi o 7 godzin pracy, a nie 8 godzin na dzień pracy, to jest właśnie kwestia chociażby tych zwrotów, o których było wcześniej mówione przez Agatę. Tego, że właśnie dostajemy tak. W tym momencie pracodawca dostaje. Maciej, rodzi się dylemat, czy pokazać w CV, czy po podpisaniu umowy. Wiesz co, ja bym dała taką radę osobom z niepełnosprawnościami,
żeby szukały pracy u pracodawców, którzy już teraz komunikują, że są otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. Bo to jest chyba, i wtedy taka otwartość też jest na rozmowie rekrutacyjnej, jest taki komunikat też w ogłoszeniu, bo może być, słuchajcie, my możemy pisać o tym. Tak, my możemy o tym pisać, bo to są działania wyrównawcze, że jesteśmy otwarci, to są wsparcie mniejszości, którą są osoby z niepełnosprawnością, więc możemy o tym nawet napisać w ogłoszeniu, nie? Że jesteśmy otwarci na zatrudnianie osób z niepełnosprawnościami. To znaczy, ja myślę, że to, o co chodziło Maciejowi, Macieju, jeżeli się mylę, to mnie popraw, ale to jest to, że właśnie ja mam takie wrażenie, że te większe firmy i tak dalej, to zdecydowanie właśnie zamieszają tą informację też w ogłoszeniach o pracę, a takie mniejsze firmy i tak dalej, które w ogóle być może nie stosują nawet ogłoszeń rekrutacyjnych, to po prostu tu jest właśnie to pytanie, które się pojawia. I to jest pytanie, które jest zawarte bardziej w przypadku tych mniejszych firm, czy w ogóle no, w sensie firma a la pan Gienek, tak? I to czy po prostu tam przekazywać taką informację. Ale są też mniejsze firmy, które zatrudniają osoby z niepełnosprawnościami, więc też wiecie, to, a są duże korporacje, które tego nie robią, nie? Więc też, nie, to też zależy. Znamy i takie, i takie. Mhm. Jak to robić z głową? Zachęcamy Was bardzo mocno do zapoznania się z tymi 10 zasadami skutecznego zatrudniania osób z niepełnosprawnościami. Ten raport jest na naszej stronie takpełnosprawni.pl, więc znajdziecie tam masę informacji i takich, wiecie, inspiracji. My chcemy Was bardzo mocno zachęcić, żeby budować tą wiedzę w organizacji, żeby dzielić się różnymi materiałami, żeby wyszkolić nawet albo wysłać jakiś materiał z savoir-vivre wobec osób z niepełnosprawnościami, bo ta wiedza, jak nie wiemy, jak się zachować w stosunku do osoby z niepełnosprawnością, czy o co zapytać na rozmowie rekrutacyjnej, jak się przywitać nawet, jak rozmawiać, bo wiecie, to jeżeli nie mieliśmy kontaktu, albo nam się wydaje, że nie mieliśmy kontaktu z osobą z niepełnosprawnością, jak mówić o osobach z niepełnosprawnościami, no to będzie, to menadżer zrobi wszystko pewnie, czy menadżerka, żeby po prostu ze strachu, czy z obaw, czy po prostu z braku czasu tego nie zrobi, nie? Dobrze. Słuchajcie, newslettery, uczenie konkretnych umiejętności menadżerów, jak zarządzać takim zespołem. Czy na przykład mogę taką osobę zwolnić, jeżeli się nie sprawdzi? Nie? Bo często jest w głowie takie przekonanie, że nie mogę tego zrobić, że muszę z tą osobą współpracować, bo nie wiem, musi być specjalnie traktowana. Nie musimy tego robić. Podchodzimy tak, jak do osób bez niepełnosprawności, czyli oceniamy też efekty jej pracy, więc to też jest ważne. No i ważna jest też regularność działań edukacyjnych. Słuchajcie, my robimy różne quizy też z Agatą, akurat z Pałą Zakrzewską, bardzo fajna, angażująca forma i z tego quizu wybrałam, słuchajcie, bo się pojawił temat stereotypów na temat osób z niepełnosprawnościami, takich przekonań i wybrałam dosłownie 4, ale jak możecie napisać na czacie, z jakimi stereotypami się spotkaliście, to bardzo mocno zachęcam, to też się do nich odniesiemy, a my pokażemy te 3, które mamy też w quizie. Jest, słuchajcie, jakbyście odpowiedzieli na takie pytanie, które też dużo pracodawców tego nie wie. Możemy zatrudniać osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności tylko jeśli nasze biuro jest dostosowane architektonicznie. Jak myślicie? No, dobrze, Kasia, Patrycja, fałsz, tak. Zobaczcie, osoby z niepełnosprawnością korzystające z wózka to jest chyba z tego co pamiętam niecałe 5% wszystkich osób z niepełnosprawnościami. Nawet jeżeli nie mamy tego biura dostosowanego, zadbajmy o tą dostępność oczywiście w dalszej perspektywie czasowej, ale skupmy się na innych osobach z niepełnosprawnością, które nie potrzebują tych dostosowań, które możemy zatrudniać. I żadna kontrola PIP nam tego nie będzie kwestionować, bo po prostu nie musimy mieć tego dostosowania do osoby, która nie potrzebuje dostosowań architektonicznych. Więc właśnie to jest to, co Emila napisała na czacie i tak dalej, więc właśnie to, co się odnosi i tak dalej. To Emila, najkrócej mówiąc, w tym momencie spojrzeć na mnie czy na Kazia, my nie potrzebujemy dostosowania architektonicznego, także to jest też nieliczny procent osób, które potrzebują takiego dostosowania architektonicznego. Mówię nieliczny procent osób niepełnosprawnych.
Słuchajcie, ale to nie chodzi o to, żeby tą grupę wykluczać. Możemy zatrudnić na pracę zdalną taką osobę, też, żeby mogła pracować z domu. Może mieszka w jakiejś małej miejscowości, gdzie nie ma dostępu, więc jeżeli ma dobry internet, może z nami współpracować. I coraz więcej firm się otwiera na takie zatrudnienie. Kasiu, ty pisałaś, że trzeba dostosować biurko, ale to nie przy każdej niepełnosprawności. To masz na myśli, prawda? Ale czasami jest potrzeba, nie wiem, ja mam takie doświadczenia, że ktoś potrzebował specjalny fotel tutaj w naszej organizacji. Słuchajcie, my ten fotel zakupiliśmy, to był koszt 1500 zł. Dostaliśmy wcześniej takie potwierdzenie od fizjoterapeuty, że ten fotel pomoże tej osobie, ale sfinansowaliśmy sobie to, nawet nie prosiliśmy PFRON-u o to dofinansowanie, tylko po prostu z dofinansowań do pensji. To nie był duży koszt, to był jednorazowy koszt, prawda? A tej osobie to ułatwiło pracę. Też musimy wspomnieć o tym, że PFRON refunduje przystosowanie stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych. Jeśli ktoś ma właśnie tego typu potrzeby, czy biurko, czy monitor, czy krzesło, to nie ma problemu, można taki wniosek do PFRON-u wysłać i na to dostaniemy dofinansowanie. Także nie ma się czego obawiać, śmiało taką osobę można zatrudnić. Tak, Kasiu, tylko chodzi też o to mi, że jeżeli masz na przykład osoby z epilepsją, czy osoby, słuchajcie, największą grupą osób z niepełnosprawnościami, jedną z największych są osoby z chorobami układu krążenia, czyli przechodzimy już do drugiego naszego, zaraz tutaj przejdziemy do naszego drugiego stereotypu, stereotypu właściwie takiego przekonania, że to osoby z niepełnosprawnością ruchową i osoby, słuchajcie, z chorobami układu krążenia, czy z epilepsją nie potrzebują specjalnej przestrzeni architektonicznej. Czy choroby ze zdrowiem, które mają wyzwania, właśnie cukrzyca, zdrowiem psychicznym, nie? Przewlekła cukrzyca jako właśnie stopień szczególny, tak, jeżeli chodzi tak, o to. Tak, tak, ale nie każdy cukrzyk, tutaj napisał Tomek, ma orzeczenie, nie? Nie każdy cukrzyk ma orzeczenie, osoba z cukrzycą, ja bardzo lubię, bo słuchajcie, cukrzyk to jest takie określanie osoby przez pryzmat choroby, tak, nie? Czy pryzmat schorzenia. Mówimy osoba z niepełnosprawnością, osoba z cukrzycą, osoba z depresją, bo to jest jedna z cech, to nie jest jakby nie definiuje całej osoby, więc jeżeli dbamy o język inkluzywny, to warto też stosować, ale słuchajcie, jeżeli chodzi o osoby z cukrzycą, to można zachęcić osoby do starania się o orzeczenie, ale nie każda osoba z cukrzycą orzeczenie dostanie, ale to jest też znaczna grupa też, rzeczywiście Tomek, nie? Na rynku pracy i one nie potrzebują na ogół żadnych dostosowań, być może jakiejś dodatkowej przerwy, ale jakie to ma znaczenie, jeżeli pracujemy w biurze, nie? Czy ktoś wyjdzie sobie i zje jakiegoś batonika, czy zrobi sobie jakąś przerwę regeneracyjną, to tak jakby się chodziło na papierosa, czy na jakąś, na chwilę po prostu odchodzi się od biurka i potrzebuje przerwy, więc to w żaden sposób nie zaburza tej pracy na takim stanowisku. Słuchajcie, jest jeszcze coś takiego, ja wiem Tomek, że jest 45, ale zaczęliśmy 5 minut później, możemy jeszcze 5 minut? Nic się nie dzieje, mówcie dalej. Jest dobra, przerwinam. Będę przerywał, jak będzie nudno. Dobra, słuchajcie, są na orzeczeniach też takie dziwne określenia. Niestety one się cały czas, tak jak mówiłam, system jest skomplikowany, archaiczny do wymiany, ale cały czas się spotkacie na orzeczeniach z takim określeniem praca tylko w warunkach chronionych albo całkowicie niezdolny do pracy. No akurat współpracujemy z Agatą Spałą Zakrzewską, która słuchajcie jest kobietą, gigantem, nurkuje, no bardzo aktywna zawodowa i ona miała takie określenie na orzeczeniu jeszcze niedawno, nie? A to jest osoba, która jest bardzo aktywna. Ja też mam całkowicie niezdolny do pracy. Tak? Ty masz też bardzo, no widzicie? Tak. Zobaczcie, nie? Jakie to jest i pracodawca widzi coś takiego, ktoś z HR-u widzi i ja miałam takie pytanie od różnych firm, czy możemy go zatrudnić. I słuchajcie, jak myślicie, co musimy zrobić i kto tak naprawdę decyduje, czy możemy taką osobę zatrudnić? Nie odrzucajmy jej od razu, ale kto tak naprawdę decyduje? Czy my, czy ktoś inny? Jak myślicie? W tym całym procesie. Ktoś napisał coś? Może ktoś ma pomysł? No dobra, to przechodzimy właśnie dalej do odpowiedzi. Słuchajcie, każda osoba z różnego rodzaju niepełnosprawnością, każdą niepełnosprawnością może podjąć pracę. Nawet Krzysiu Białoń, który leży, jest administratorem strony www w fundacji, w firmie leży i pracuje, on leży w pracy, ale ma tak dostosowaną przestrzeń, on ma okulary za pomocą gałek ocznych, którym sobie porusza, słuchajcie, ekranem i pisze.
i pracuje, więc każda osoba, ale tak naprawdę bardzo kluczową osobą w tym procesie jest lekarz medycyny pracy i warto, żebyście zadbali o dobry kontakt z lekarzem medycyny pracy, z lekarzem, który ma ludzkie podejście do tematu, bo tych lekarzy, Bartek, Kaziu, mamy też różne doświadczenia, prawda, z tymi lekarzami medycyny pracy. Kaziu tutaj kiwa głową. I niektórzy są bardzo sztywnie podchodzą do tych, boją się podjąć, ale słuchajcie, jeżeli osoba nie ma przeciwwskazań zdrowotnych, my mamy takich fajnych lekarzy, więc zawsze oni mówią, jak ja się pytam, co zrobić w takiej sytuacji, jak lekarz medycyny no nie chce nam się zgodzić, bo coś tam, bo ma jakieś, chce zadecydować za tą osobę z niepełnosprawnością, albo bo jest osoba z niepełnosprawnością, to ona nie może pracować, to ten lekarz taki fajny z Poznania, on mówi, to zmieńcie lekarza medycyny pracy, naprawdę. Widzicie, to ja wam podam pewien przykład, jeżeli chodzi o panią z depresją, która starała się o właśnie to zaświadczenie szczególne i musiała mieć podpis lekarza specjalisty i lekarz specjalista w Łodzi, gdzie mieszkała i nie podpisał, pojechała do lekarza specjalisty do Warszawy i tam jej podpisał. No niestety słuchajcie, część lekarzy jest bardzo takich, no może delikatnie to nazwę zachowawczych, ale warto, i to nie chodzi o to, żeby w jakiś sposób naginać tą rzeczywistość, tylko znaleźć takiego z ludzkim podejściem, który wysłucha, przejrzy dokumentację medyczną, a nie od razu wyda opinię, że ta osoba nie może pracować, nie? Więc to jest taka dla nas, znaczy ważna wskazówka, nie? Jeżeli będziecie mieć jakieś wątpliwości, to też piszcie do nas. I tutaj to już co mówiłam, choroby układu krążenia są jedną z najczęściej występujących niepełnosprawności w Polsce i ich nie widać, nie? Ich nie widać, a te osoby mogą mieć jakieś wyzwania zdrowotne, więc warto też się zastanowić, czy takie osoby mogą być w naszej firmie, które mają niepełnosprawność niewidoczną, może jedną z tych, które wymieniamy na slajdzie, które z jakichś powodów ich nie ujawniają albo wydaje nam się, że może przesadzają, wiecie, ktoś ma, jest 2 miliony osób z depresją w Polsce, to zobaczcie, może te osoby są w naszym zespole, a może traktujemy je i dajemy rady w stylu, słuchaj, no nie przesadzaj, albo idź pobiegać, mi to pomogło. I to może mamy nawet dobre intencje, ale być może ta osoba jest w jakimś kryzysie i po prostu potrzebuje naszego wysłuchania, albo żeby spróbować jej pomóc i skontaktować na przykład ze specjalistą, bo być może nie ma na to siły, więc bądźmy tacy uważni też w stosunku do osób w naszym otoczeniu, do tego też was zachęcamy. I jedna z ważniejszych rzeczy, jak myślicie, częstotliwość występowania niepełnosprawności rośnie z wiekiem, czy nie? Już o tym mówiłam, ale czy słuchacie nas? Zobaczcie, czy jestem ciekawa, jak odpowiecie. Czy to jest tak, czy nie? Czy rośnie z wiekiem, czy nie? Jak wam się wydaje? Robisz test słuchania? Tak, test słuchania robię. I nikt nie odpowiada, no nie. Dajcie, chociaż jedna osoba niech odpowie. Nikt nie pisze nawet. Wiecie, tutaj jeszcze chwilowo czekając na odpowiedzi wszystkich, to tylko powiem, że jeżeli chodzi tam było o spektrum autyzmu, to na przykład jeżeli chodzi właśnie o badania pokazujące to przykłady dzieci rodzących się za kilka lat i tak dalej, to właśnie, że spektrum autyzmu będzie coraz częściej występującym zjawiskiem niepełnosprawności, które pojawi się na przykład w naszym społeczeństwie. Co setna osoba w Polsce się rodzi właśnie w spektrum. Że to właśnie jeszcze ma wzrosnąć. Tak, tak. I cieszę się, że jest dużo. Same dostaliśmy zaproszenie, dostałam zaproszenie na studia SWPS u Kasi Modlińskiej z Atypowych. Będę tam mówić o niepełnosprawności tak szerzej, bo nie czuję się specjalistką z neuroróżnorodności, ale słuchajcie, są studia z neuroróżnorodności. Kasia otworzyła dwie grupy, bo jedna się zapełniła bardzo szybko na SWPS-ie w Warszawie, druga edycja, więc o tym się mówi. Słuchajcie, jeżeli chodzi o dyskryminację, to na pewno te materiały też znajdziecie, tak zakładam, u Wolters w materiałach, jeżeli chodzi o przesłanki dyskryminacji, cechy prawnie chronione. Tak, 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 więc pewnie Tomek o tym też powie. My zachęcamy do tego, żeby wpisać w wartości właśnie tą różnorodność też pod kątem niepełnosprawności, żeby zadbać o politykę rekrutacyjną, jak tworzymy ogłoszenia, żeby przyciągać tą grupę, żeby też uderzać do fundacji, współpracować z fundacjami, które zajmują się zatrudnianiem i być może zapytać, czy mają kandydatów na konkretne stanowisko, albo podkreślać to w ogłoszeniach, albo pokazywać, słuchajcie, że jest możliwość pracy 7 godzin, bo to już będzie sygnał dla osoby z niepełnosprawnością, że być może zaaplikuje, bo zobaczy,
Nawet wiecie, to jest taki kod, że możliwość pracy 7 godzin albo możliwość pracy nie w godzinach nocnych, bo często można się starać o to o zgodę lekarza medycyny pracy, jeżeli nie ma przeciwwskazań, bo system jest bardzo ujednolicony. Czyli wydłużenie do 8 godzin. Tak, czasami osoby dostają zgodę, bo nie czują nawet potrzeby, żeby pracować 7 i to też jest jakaś furtka, ale ta część osób, która może pracować tylko 7 godzin, no dostanie taki sygnał w ogłoszeniu i poczuje się, hej, ktoś myśli tutaj o osobach z niepełnosprawnością, może zaaplikuje. Tylko kończąc ten twój test słuchania, którym, bo tego nie skończyliśmy, odpowiedź jest tak, rośnie wraz z wiekiem. Tak, widzicie, dobrze. Dzięki Bartek. Dobra, zobaczcie też, to są badania międzynarodowe, że pracownicy są bardziej skłonni do ujawniania, do deklarowania niepełnosprawności menadżerowi niż HR-om. Może na późniejszym etapie, więc warto też przygotować ten zespół menadżerski, kadrę menadżerską do tego, żeby wiedziała, co w danej sytuacji zrobić. Korzystajcie z praktyk, korzystajcie ze staży zawodowych. One są nieodpłatne dla pracodawcy. Podpisujecie umowę z taką fundacją, która świadczy takie usługi i możecie przetestować taką osobę, nie zatrudniając ją, a takich programów jest bardzo, są wspaniałe fundacje, które to robią, więc też zachęcamy. Fundacja czy stowarzyszenie po prostu płaci tej osobie, więc ta osoba tak. Nie pracuje za darmo, żebyście po prostu tu się nie pojawiało gdzieś jakiś problem z waszej strony, tylko właśnie to, nazwijmy to właśnie to stażowe, czy jeżeli chodzi o jakieś tam różne nazwy, tylko słyszałem i tak dalej, to właśnie to jest po stronie deklarowane po fundacji stowarzyszenia, które właśnie pozyskuje na to środki i w związku z tym wypłaca. Pozyskanie środków więc no albo z funduszy europejskich, albo ewentualnie jakichś wojewódzkich i tak dalej. Także to też to jest właśnie możliwość właśnie zobaczenia tego, jeżeli chodzi o to, czy na przykład tak jak było to pytanie, jeżeli chodzi o podejście właśnie, nie wiem, menadżera, szefa, czy jeżeli chodzi o osób niepełnosprawnych, niech się właśnie na zasadzie tego czasami jest potrzeba, żeby się przekonała taka osoba do tego, że zatrudnienie osoby niepełnosprawnej nie różni się, można powiedzieć, wiele od tego, że zatrudnia osobę pełnosprawną. Jasne, też dbajcie o ścieżki awansu, a to jest dalsze. Słuchajcie, o tym wszystkim przeczytacie w naszym raporcie też, do którego was bardzo zachęcam. Ja tylko jedną rzecz tylko jeszcze, Tomek, powiemy. Ważna rzecz, żeby też dbać o pracowników obecnych w sytuacji, kiedy oni nabywają niepełnosprawność i żeby starać się zatrzymać tą osobę w zespole. Dlaczego to jest ważne, słuchajcie? To jest też z czysto takiego ludzkiego powodu, ale to jest takie budowanie też, no już tak powiem korporacyjnie, employer brandingu. Zobaczcie, w każdej sytuacji Bartek, Kaziu nie wiedzieli, że nabędą niepełnosprawność. Ja, słuchajcie, ostatnio poznałam dziewczynę, Krystynę Włodarek, która w wyniku powikłań cukrzycowych straciła wzrok w przeciągu 5 lat. Dziewczyna, modelka, bardzo aktywna zawodowo i ona cały czas pracuje. I co w momencie, kiedy komuś z zespołu się stanie coś takiego i my tutaj z Bartkiem działamy i Bartek bardzo mocno wspiera takie osoby i próbuje, i mamy takie doświadczenia, że Bartek pracuje 1:1 z taką osobą i motywuje ją do tego, żeby podjęła jakąś inną pracę w ramach organizacji, szukamy jej miejsca innego, być może mniej stresogennego, w mniejszym stresie dla tej właśnie osoby, żeby mogła podjąć po prostu zatrudnienie w tej samej organizacji. W konkretnym case to właśnie firma poszukiwała możliwości właśnie chcąc cały czas pracować z tą osobą właśnie jak przygotowanie jej do tej zmiany, która ma nastąpić i tak dalej, doceniając jej kompetencje, więc właśnie to była pomoc, jeżeli chodzi o wsparcie tej osoby, jeżeli chodzi o to, żeby po prostu przygotować tutaj zmianę, która była tak, żeby jej po prostu bardziej nie obciążać. To była taka zmiana proponowana. Słuchajcie, my bardzo wielowątkowo też zachęcamy was do dzielenia się dobrymi praktykami, ale na końcu chcemy was zostawić z takim cytatem, że różnorodność jest faktem, bo żyjemy w bardzo różnorodnym środowisku, mamy osoby z niepełnosprawnościami, mamy różnych nacji, ale wybór, włączanie to jest nasz wybór i dlatego zachęcamy was bardzo do tego, żebyście zostali takimi ambasadorkami, a może już jesteście ambasadorami włączania, inkluzji osób z niepełnosprawnościami w waszych organizacjach, a jeżeli będziecie potrzebować wsparcia, to jest Tomek z Wolters Kluwer Polska, któremu jeszcze raz bardzo serdecznie dziękujemy za zaproszenie. Jesteśmy też my i jest bardzo wiele
wspaniałych ludzi, we wspaniałych organizacjach, fundacjach, które działają na rzecz osób z niepełnosprawnościami, więc jest gdzie szukać tego wsparcia. Więc bardzo Wam serdecznie dziękujemy. Dziękujemy. No i zostawiliśmy Ci 4 minuty. Dziękuję. No i ja teraz postaram się te 4 minuty to ogarnąć i pokażę, że można. Że można, albo, można. Wierzymy w Ciebie. Albo pokażę, że jednak nie można. Dobra, dajcie znać proszę, czy widać mój ekran. Widać. Dobra, słuchajcie, to ja faktycznie postaram się w te kilka minut dosłownie pokazać, gdzie szukać tych materiałów. Jak macie włączonego Lexa, jeśli to jest ten Lex kadrowy, to będziecie go widzieli tak jak tutaj. I na dole macie taką zakładkę tutaj, zatrudnianie niepełnosprawnych. Tutaj znajdziecie sporo materiałów takich wybranych przez redakcję na ten temat. Jeżeli macie Lexa w wersji HR-owej, to także na tej stronie startowej już znajdziecie jakieś materiały przygotowane przez redakcję z tej perspektywy bardziej takiej HR-owej niż kadrowej. Także tutaj też pod koniec tej strony startowej już te materiały wybrane znajdziecie. Warto sobie zajrzeć do indeksów, czyli tutaj po lewej stronie, zaraz na górze, mamy oddzielnie ten indeks HR-owy, oddzielnie ten indeks kadrowy i zależy się od tego, czy jesteście właśnie w kadrach, czy jesteście bardziej właśnie w HR-ach. Zobaczcie sobie te tematy właśnie związane z niepełnosprawnościami. W tym indeksie kadrowym mam wrażenie, że on jest fajniej opracowany, więc sobie tutaj znajdźcie hasło niepełnosprawni i tutaj jak sobie przejrzycie, co na ten temat można znaleźć, to faktycznie zobaczcie, że takie i bardzo ogólne materiały, czy to jakieś analizy, czy pytania od użytkowników Lexa, oczywiście razem z odpowiedziami, czy wszystkie zebrane przepisy na ten temat, czy jakieś wzory dokumentów, czy jakiś artykuł z czasopism, to w takiej ogólnej charakterystyce znajdziecie. Jeżeli interesują Was bardziej szczegółowe zagadnienia, czy to rehabilitacji, czy obowiązków i uprawnień pracodawców w związku z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych, czy właśnie zakładów pracy chronionej, czy właśnie PFRON-u, to tutaj zobaczcie, że macie to już bardziej szczegółowo też w ten sposób opisane. Jeżeli tych dokumentów jest dużo, tak jak tutaj na przykład, że widzę, że jest 227 dokumentów związanych z PFRON-em, można sobie tym menu po lewej stronie zawęzić, żeby wskazać mu, które rodzaje dokumentów najbardziej mnie interesują. Jeśli na przykład szukam jakichś wzorów dokumentów, mogę sobie od razu tutaj kliknąć te wzory i narzędzia, on pokaże mi te dokumenty, które tutaj będą dla mnie szczególnie interesujące w danej chwili. Co fajne, na tej liście wynikowej od razu widzimy, czy to są aktualne dokumenty, czy też być może zmieniły się jakieś przepisy i one straciły na aktualności. Także tutaj na przykład jak mamy tą listę wzorów dokumentów, to zobaczcie, że tu od razu jest ten dopisek, czy to jest aktualna sprawa. Nie? Podobnie wśród pytań i odpowiedzi. Jeśli ktoś zadał pytanie, coś się zmieniło w przepisach, to tutaj będzie dopisek, że jest nieaktualny. Trzeba zachować czujność i sprawdzić, czy tutaj to, co mnie interesowało w tym obszarze, to jest wciąż aktualne. Natomiast jeśli widzę, że jest ta odpowiedź wciąż aktualna, tutaj zawsze autor wskazuje też podstawę prawną, no to mam 1:1, wiem, że tutaj nic się nie zadziało, mogę się takim dokumentem posłużyć. I ostatnie, co bym Wam pokazał jeszcze tak na szybko, bo rzeczywiście czas nam ucieka, wpiszcie sobie w wyszukiwarkę na przykład hasło osoby z niepełnosprawnością i tu znów, najpierw on Wam pokaże tych dokumentów bardzo dużo, tym się nie przestraszcie, bo rzeczywiście tych tematów, tych opracowań jest w Lexie setki, no to z tym menu po lewej stronie sobie rzućcie okiem, w którym z tych dokumentów odnajdziecie się najlepiej, czyli czy to będzie jakaś analiza. I tutaj właśnie taka analiza na przykład poświęcona aspektom HRM-owym, czy właśnie analiza poświęcona stopniu niepełnosprawności, czy stanu zatrudnienia osób niepełnosprawnych, czyli tego wątku liczenia i całej tej matematyki, czy na przykład właśnie wspieranie zatrudnienia osób niepełnosprawnych, ta polityka UE, to może być to, od czego warto zacząć. Podpowiadam Wam, że warto skorzystać z procedur. Zobaczcie, ich też jest niewiele, bo to jest tam raptem 8, a już pozwolą nam uporządkować sobie te procesy nawet w głowie, czy ewentualnie jeśli chcemy to komuś tam zaprezentować, to on dosłownie krok po kroku prowadzi nas przez dane zagadnienie. Mam na przykład procedurę właśnie wpłat na PFRON z tytułu niezapewnienia wymaganego wskaźnika osób z niepełnosprawnością i każdy z tych kroków pojedynczych mam tutaj po prawej stronie opisany w formie takiego krótkiego komentarza. Gdyby on był dla mnie za biedny, mogę sobie jeszcze tutaj pod
tym plusikiem sprawdzić, czy są jakieś dodatkowe materiały, czy to właśnie jakieś pytania od użytkowników programu. Ich tutaj widzę, jest tam prawie 90, czy właśnie zebrane przepisy na ten temat, czy właśnie jakieś orzeczenia, pisma urzędowe. Mogę sobie zerknąć do orzeczeń sądów, czy orzeczeń administracji i podejrzeć jeszcze, co na ten temat ciekawego znajdę. Jeżeli wpiszemy sobie w wyszukiwarkę po prostu niepełnosprawni, to zobaczcie, że on też podpowiada od razu jakieś hasła, czy to właśnie tak bardzo ogólnie jako hasło niepełnosprawni i ewentualnie te analizy, czy dofinansowanie wynagrodzeń pracowników niepełnosprawnych, czy stan zatrudnienia osób niepełnosprawnych, już jako takie analizy szczegółowe, czy może interesuje nas temat rehabilitacji i zatrudniania niepełnosprawnych. I tu znów podpowiada ogólnie takie hasło, ale też podpowiada, że warto zacząć od tych dwóch analiz, czyli na przykład analizy poświęconej urlopom wypoczynkowym i zwolnieniem od pracy dla osób z niepełnosprawnościami, czy zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w służbie cywilnej. Tu macie kolejne opracowania już dedykowane właśnie tym zagadnieniom szczegółowym. Warto sobie w ten sposób też o tyle pomóc, że tutaj te dokumenty, które tu widzicie, już będą mocno przesiane przez redakcję, będzie tych dokumentów sporo mniej niż jakbyśmy wpisali sobie po prostu niepełnosprawni czy osoby z niepełnosprawnościami, to zamiast przeglądać tam setki czy tysiące dokumentów, to od razu nam wskaże te kilkadziesiąt czy tak jak tutaj te 300 tych najbardziej interesujących. Mówię, pamiętajcie o tym menu po lewej stronie, to zawsze też pomaga w takim szybkim przesianiu tych dokumentów, na których najbardziej nam zależy. Słuchajcie, tyle ode mnie. Bardzo dziękuję raz jeszcze moim gościom. Dziękuję Bartkowi, dziękuję Agacie, dziękuję Kaziowi, dziękuję wam wszystkim, którzy poświęciliście tą godzinę na spotkanie. Dziękujemy za telefon i zaproszenie. No i jak będziecie chcieli i będą zainteresowani, no to już faktycznie możemy coś jeszcze więcej pociągnąć. Polecamy się na przyszłość, bo czujemy taki niedosyt. Będę teraz wszystkich do was odsyłał. Szczególnie jak czegoś nie znajdę w Leksie, to mówię, słuchaj, u nas tego nie ma, ale na pewno tak, Agata wie. Zdecydowanie zapraszaj. My mamy zespół i już nie jedno trudne pytanie i staramy się odpowiedzieć i zawsze dać jakiś konkretny przykład, nie? Tak z doświadczenia. Dokładnie. Nie obawiajcie się, słuchajcie, to jest naprawdę, warto zrobić ten pierwszy krok, a później to już jest naprawdę, jest ogromna satysfakcja z tych działań. No dobrze, słuchajcie, pięknego dnia wam życzę, bardzo dziękuję za waszą pomoc, za wasz czas i do zobaczenia na kolejnej Akademii Pana Leksa, a w przyszłym tygodniu porozmawiamy o zatrudnianiu. A w przyszłym tygodniu na Akademii Pana Leksa porozmawiamy o zatrudnianiu obcokrajowców. Super. Też ważny temat. Zapraszam. Do zobaczenia. Dziękuję. Super. Dzięki serdeczne. No, dzięki. Cześć. Pozdrawiamy. Hej, hej.